No. A Marcin powiedział, że jego mama powiedziała. No proszę, to jego mama ma też czasem coś do powiedzenia. Jak to? Jak to, no? Do tej pory nie słyszałem, żeby coś mówiła. Rzadko ją widuję. Ona zawsze siedzi w kuchni, tak jak nasza mama. No, bo to jest miejsce, gdzie kobieta czuje się najlepiej. Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że ma już tego dosyć i że najwyższy czas, żeby kobiety wreszcie pokazały mężczyznom, że też potrafią stawiać sprawy po męsku. To, co ona chciała przez to powiedzieć? Pewnie słyszała coś o emancypacji. A co to znaczy? Oj, synku kochany mój, no, jakby ci to powiedzieć. Kobietom nagle zachciało się równouprawnienia, rozumiesz? To znaczy chcą, żeby je stawiano na równi z mężczyznami. A dlaczego? No bo czują się uciskane, no. O właśnie, Marcin też powiedział, że jego mama powiedziała, że nie da się już więcej uciskać mężczyznom. No, a co, nie mówiłem? Tata, a dlaczego mężczyźni uciskają kobiety? Nie, oni nic takiego nie robią. To czemu mama Marcina tak twierdzi? No właśnie próbuję ci to wyjaśnić. Jakaś kobieta poczuła się uciskana, inne uwierzyły, że tak jest naprawdę i zaczęły się organizować. A co to znaczy organizować? Kraść? Nie, no skąd kraść? No słuchaj, co do ciebie mówię. Organizować się to znaczy łączyć się razem, tworzyć grupy, po to, żeby czuć się silniejszym. Czemu mama Marcina musi czuć się silna? A skąd ja mogę wiedzieć? Może chce coś wydębić od ojca Marcina? Ale to by jej się udało tylko wtedy, kiedy by była zorganizowana. No, ona na pewno tak uważa, bo przecież inaczej by tego nie robiła. Ale nie należy tego traktować, wiesz, zbyt poważnie. Czemu nie? Skoro kobiety traktują to poważnie? No, ale takich kobiet jest bardzo mało. Rozsądna kobieta w ogóle nie zawraca sobie głowy takimi idiotyzmami. Tata, czy mama jest rozsądna? Oczywiście, że tak. Zresztą sam ją zapytaj o to. Już to zrobiłem. Tak? I co powiedziała? Że to wcale nie jest takie głupie. Tak powiedziała? No, ale zapewne chodziło jej o coś innego. Czemu? Bo mama jest rozsądna. No Boże, kochany, nie w tym rzecz, no. Ty naprawdę w twoim wieku musisz zajmować się takimi problemami? Mama to tylko rozważa, tak sama dla siebie, ale przecież nie rwie się od razu na barykady. Tata, a co to są barykady? Jakby ci to powiedzieć, no. To jest taki zwrot, rozumiesz? Kiedy ktoś wypowiada swoje zdanie, nie licząc się w ogóle ze zdaniem innych. Ale Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że w naszym kraju kobietom w ogóle nie wolno mieć własnego zdania. Bzdury. Żyjemy w państwie demokratycznym i każdy może mieć swoje zdanie. I powiedzieć też? Tak, no. Oczywiście, że tak. W ustroju demokratycznym każdy ma prawo wygłaszania swoich poglądów. I my żyjemy w demokracji. Przecież mówię. Czyli, że kobiety też mają prawo wygłaszania swoich poglądów? Oczywiście. A do czego ty zmierzasz? No skoro to prawda, że kobiety też mają prawo wygłosić swoje zdanie i mama Marcina to robi, to czemu nie wolno jej iść do pracy? A co to ma jedno do drugiego? Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że bardzo chętnie wróciłaby do pracy, a tata Marcina jej nie pozwolił. No, bardzo słusznie. Jeżeli kobieta ma męża i dzieci, to powinna siedzieć w domu. Czyli, że kobiety mogą mieć własne zdanie i je powiedzieć, ale nie mogą robić tak, jak chcą. Oczywiście. A do czego by to doszło, gdyby każdy robił to, co mu się podoba? Więc mama też nie może robić tego, na co ma ochotę? Nie. Ja też nie mogę robić tego, na co mam ochotę. W końcu to ja zarabiam pieniądze, żeby utrzymać i mamę, i ciebie. Mama nie może utrzymać się sama? No ale nie na takim poziomie, jaki ja jej gwarantuję. Dlatego ja zarabiam pieniądze, a mama wykonuje pracę domową. I dostaje za to od ciebie pieniądze? Nie. Znaczy bez...
Bezpośrednio nie, ale pośrednio tak. Jak chce coś kupić, to musi się ciebie pytać? Tak. Jak idzie z pieniędzmi do sklepu, to może za nie czegoś żądać? Tak. Tata, czy ty mamę kupiłeś?